Jak trener Michniewicz już został, było ogłoszenie, że trener Michniewicz nie zostaje selekcjonerem. Ja oczywiście zadzwoniłem do trenera, pozdrowiłem, później jeszcze SMS-y napisałem. Wydaje mi się, że sam wiesz, że mógł lepiej ze mnie korzystać jako zawodnika, bo nawet pokazałem mu to w tym sparingu z Chile, tak? Więc... A miałeś trenera, z którym sobie nie potrafiłeś ułożyć relacji? No na pewno ciężkie były tam gdzieś początki. Byłem młodym zawodnikiem z trenerem probierzem, jak to się mówi, gdzieś tam na początku gdzieś nie było nam po drodze. Jak ktoś mnie chamsko krytykuje, no to będę taką osobę blokował, bo nie będę z nią wchodził w dyskusję, no bo to nie ma sensu. To nie gdzieś gówniarze to piszą w tym internecie, obrażają. To był wywiad, który było najtrudniej umówić na zgrupowaniu w Belek, czyli rozmowa z Kamilem Grosickim, ale udało się ostatecznie porozmawiać i o reprezentacji, i o Czesławie Michniewiczu, i o Pogoni Szczecin. A co sprawia, że w wieku 34 lat, nie wypominając ci się jeszcze chce? Bo zwłaszcza grając na takiej pozycji wymagającej jakiejś mega dynamiki, co cię motywuje? No to mnie motywuje powrót do mojego klubu, do Pogoni. Wiem, że Pogoń tą gablotę ma pustą. Wiem, co to dla kibiców, dla Szczecina, dla całego klubu, tutaj dla prezesów, dla piłkarzy, co znaczy, żeby osiągnąć sukces. Dwa razy z rzędu medal już jest sukcesem, ale no najważniejszy jest mimo wszystko ten puchar w gablocie. No i tego pucharu Pogoń nie ma w swojej historii. Jakim motywatorem do gry w piłkę są pieniądze? Pieniądze są ważne w życiu każdego. No wiadomo, piłkarze zarabiają bardzo duże pieniądze. Pieniądze są ważne i tyle. No, każdy mówi, że pieniądze nie są ważne. No, pieniądze są ważne, żeby łatwiej się żyło i tak do tego trzeba podchodzić. Ale no, tak jak powiedziałem, no, my piłkarze zarabiają bardzo duże pieniądze i musimy pokazywać, że te pieniądze na mnie nie odbijają, że jesteśmy normalnymi dalej ludźmi. A byłbyś w stanie na przykład temat na bardzo na czasie w reprezentacji grać bez pieniędzy, bo takie pomysły z zewnątrz się pojawiają, żeby przeforsować. Nigdy na to nie patrzyłem, także jadąc na reprezentację jadę zarabiać pieniądze, bo pieniądze zarabiam w klubie. No, ale jak gdzieś osiągnęło się jakiś sukces, to dostaliśmy to za tą nagrodę, ale po każdej takiej premii czy nagrodzie zawsze też wspieraliśmy osoby potrzebujące. Jako reprezentacja zawsze była zrzutka, każdy z zawodników przekazywał część pieniędzy właśnie na jakieś cele charytatywne. Jako cała reprezentacja zawsze na taki cel zawsze przekazywaliśmy pieniądze. A to twoje pokolenie, to troszkę bardziej doświadczone, nie potrafi grać faktycznie ładnie w piłkę, bo byliśmy karmieni taką narracją przez całe Mistrzostwa Świata. Czy nie potrafimy? Potrafimy grać, bo pokazał to nawet ten mecz z Francją, tak, że po tym wyjściu z grupy, po tym ciężarze, który z nas spadł, bo to był nasz najważniejszy cel tych mistrzostw, żeby wyjść z grupy. Ten cel osiągnęliśmy. Wiadomo, że w stylu takim, jaki to zrobiliśmy, czyli bardzo defensywnym, ale udało się. Wiadomo, że kibice, dziennikarze chcą lepszej gry w naszym wykonaniu. No ale tak jak powiedziałem, mecz z Francją już pokazał, że ta reprezentacja potrafi grać. Zagraliśmy niezłe spotkanie, tak? No, ale koniec końców przegraliśmy, więc zastanawiam, tak? Czy wziąć spotkanie z Arabią, które wygraliśmy, a graliśmy słabiej, czy remis z Meksykiem, że graliśmy defensywnie, no czy ofensywną, trochę ofensywnej piłki, a porażka, tak? Nie wiem, mówię, dla mnie za parę lat będę pamiętał tylko, że byłem na Mistrzostwach Świata, że awansowaliśmy, wyszliśmy z grupy i odpadliśmy zespołem, który później grał w finale. No wiem, do czego tutaj starać się nawiązać, tak? Do tej gry naszej, za tej taktyki, którą ustawiał trener Michniewicz. Trener Michniewicz ma taki styl, wszyscy zawsze o nim wiedzieli, ale trener Michniewicz ma swój styl, ale ma skuteczny styl. I ja tak do tego podchodzę. No, osiągnęliśmy z trenerem Michniewiczem sukces, najpierw awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, utrzymaliśmy się w tej Lidze Narodów, awansowaliśmy po kilkunastu latach do fazy play-off na Mistrzostwa Świata. Czyli trener Michniewicz wszystkie swoje zadania wykonał, tak? W stylu takim, jakim to zrobiliśmy, ale wykonał. Wspomniałeś też o tym, że puściła was presja w meczu z Francją i dlatego to wyglądało dużo lepiej dla oka. Ile w tych meczach fazy grupowej to było taktyki trenera Michniewicza, a ile presji?
ale to nie jest tak, że trener nam powiedział, że mamy za połowę mamy nie wychodzić. Tak? Wychodzą zawodnicy na boisko i zawodnicy muszą też po prostu przełamać te bariery różne. Tak? Ja tak do tego podchodzę. Ja akurat nie miałem szansy grać w tym meczu, może dlatego, że trener wiedział, że jak mnie wyślę na boisko, to że nie do końca nie będę tą taktykę stosował, ale to tak żartem oczywiście. Tak jak powiedziałem, no, wychodzisz na boisko i to my piłkarze jesteśmy wtedy za to odpowiedzialni. Po prostu my chcemy grać jak najlepiej i dany zawodnik musi wziąć odpowiedzialność za siebie, tak jak powiedziałem, złamać jakieś bariery boiskowe i coś zrobić więcej niż tylko to, co trener powiedział, że mamy nie wiem, bronić się, ale trener tam nigdy nam nie powiedział, że mamy bronić się, tylko po prostu tak ustawiał taktykę po dany mecz, takich zawodników. Tak? Wiadomo, no, że graliśmy zespołami, które bardzo dobrze operują piłką. My musimy sobie powiedzieć szczerze, no, my nigdy nie byliśmy zespołem, który w ataku pozycyjnym jest dobry. Tak? Oczywiście jak graliśmy nie wiem, San Marino z Andorą, no, to tą piłkę mogliśmy utrzymywać. Ale my zawsze najlepsze swoje mecze graliśmy właśnie dobra defensywa i szybkie kontrataki. Tak? Ale oczywiście tej sytuacji kiedyś stwarzaliśmy dużo, dużo więcej niż teraz. Tak? A wiadomo, że tacy zawodnicy jak Lewandowski żyją z podań kolegów, tak? I ja tak do tego podchodzę, więc ja tu do samego końca bym nie mówił, że trener Michniewicz tu taktykę nam ustawił taką, a nie inną. Po prostu my zawodnicy na boisku wychodzimy, my musimy, tak jak powiedziałem, te bariery łamać i my musimy coś od siebie zawsze więcej dać. A szatnia podzieliła się w sprawie trenera Michniewicza? Nie słyszałem tego, żeby się podzieliła. Oczywiście. Ja też mogę więcej na przykład powiedzieć, bo nie grałem i mógłbym teraz tutaj przed kamerą na trenera nadawać, tak? Ale ja nie jestem z tych zawodników, może już dlatego, że jestem bardziej doświadczony, może parę lat temu bym inaczej na to reagował. Jak trener Michniewicz już został, było ogłoszenie, że trener Michniewicz nie zostaje selekcjonerem, ja oczywiście zadzwoniłem do trenera, pozdrowiłem, później jeszcze SMS-y napisałem i życzyłem powodzenia. Ja podziękowałem mu, że zabrał mnie na mistrzostwa, bo to dla mnie też było duże wyróżnienie. Ale co pokazało, no, że no, trener wydaje mi się, że sam wie, że mógł lepiej ze mnie korzystać jako zawodnika, bo nawet pokazałem mu to w tym sparingu z Chile, tak? Że jestem zawodnikiem, który może mu naprawdę dużo pomóc, tak? No ale no, trener mówię, no my w tych meczach pierwszych no, graliśmy na wynik, w sensie no, jak już mieliśmy ten wynik czy zarabiam, no to już wiedziałem, że ciężko, żeby mnie wpuścił, ale wydaje mi się, że właśnie w meczach z Meksykiem czy zarabią, czy z Argentyną, to powinien dostać trochę szansy. No i nawet mówię, no takie 5 minut z Francją dużo mi też dało do myślenia na przyszłość. Muszę o to spytać naprawdę, bo to jest rzecz, która kibicom nie daje spokoju. Czemu zabrakło dla trenera Michniewicza tych podziękowań publicznych? Mówiłeś, że wysłałeś SMS-a, że zadzwoniłeś, ale nie było tych publicznych, które były przy okazji innych trenerów. Nie wiem. No ja wcześniej akurat zawsze, ja jestem ogólnie na social media bardzo aktywny i wcześniej gdzieś publicznie oczywiście trenerowi Nawałce dziękowałem, trenerowi Brzeszczowi też dziękowałem. Tu akurat nie wiem, no wyszło tak, że nie było oficjalnych tych podziękowań, ale wydaje mi się, że mój telefon do trenera, jeden, drugi, gdzieś parę razy już po tym rozmawialiśmy i trener wie, jakim ja jestem człowiekiem, jakie mam zdanie na ten temat, na tę pracę, którą wykonał, co razem zrobiliśmy i ja tak do tego odchodzę. Nie wiem, nie będę tu oceniał innych zawodników, czemu czy podziękowali trenerowi telefonicznie. Wydaje mi się, że na pewno część chłopaków rozmawiała pewnie z trenerem telefonicznie. No nie było tych podziękowań publicznie gdzieś na Instagrama czy na Twitterze. Ale nie wiem, czy to akurat jest takie istotne, ważne. Może dla niektórych jest, ale wydaje mi się, że rozmowa telefoniczna szczera jest ważniejsza niż takie podziękowania na Twitterze. Boli Cię ten klimat, który się zrobił wokół reprezentacji po Mistrzostwach Świata? No teraz to już trochę ucichło, tak może nigdy tego nie odczułem, tego gdzieś tam chodząc, nie wiem, po mieście, po ulicach, że ludzie do mnie podchodzą i coś narzekają. Bardziej zawsze same dobre słowa było o tych kibiców. Oczywiście w internecie ten hejt się strasznie wylał na reprezentację. Ogólnie otoczka, wizerunek tej reprezentacji upadł moim zdaniem po tych udanych Mistrzostwach Świata, bo awansowaliśmy, to był sukces, ale z tego sukcesu się wszystko przerodziło w jakiś taki, no coś złego, tak? Ten wizerunek reprezentacji upadł i teraz reprezentacja cała musi zrobić wszystko, żeby ten wizerunek poprawić, a taki wizerunek można poprawić tylko na boisku dobrą grą. Czy się nosiłeś z zakończeniem kariery reprezentacyjnej po Mistrzostwach Świata?
Był taki plan, gdzie zawsze, chociaż zawsze mówiłem i mówię, że nigdy z reprezentacji sam nie zrezygnuję. Oczywiście marzyłem o tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata i powiedziałem sobie, że jak na tych Mistrzostwach Świata będzie słabo, w sensie, nie wiem, nie wyjdziemy z grupy, będzie ogólnie słaby wynik, plus nie będę istotnym zawodnikiem i będę widział, że już jednak ten poziom reprezentacyjny jest dla mnie za wysoki, to wtedy bym się nad tym na pewno mocno zastanowił. Ale tak jak powiedziałem, 5 minut z Francją dało mi dużo przemyśleń. Ja wierzę, że swoją dobrą grą, jak będę grał na boisku ekstraklasy w Pogoni, to wydaje mi się, że tej reprezentacji jeszcze mogę sporo dać i wydaje mi się, że ta reprezentacja mimo wszystko cały czas będzie mnie potrzebować. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, gdzie byś był, gdybyś nie wrócił do Pogoni? Ciężko powiedzieć. No. Jakbym nie wrócił do Pogoni, to pewnie gdzieś bym kontynuował karierę za granicą. Pewnie nie byłaby to już liga z tych top 5, jakbym to powiedział. Ale powrót do Szczecina uważam za bardzo udany. Odżyłem w sensie i piłkarsko, bo zacząłem regularnie grać. Jako piłkarz Pogoni wróciłem do reprezentacji, ale po pierwsze odżyłem też tak mentalnie, że idąc codziennie na trening, to idę z przyjemnością. Jestem u siebie w mieście. W sensie. I to jest fajne, że mieszkasz na co dzień, jestem Szczecinianinem i do tego moja praca jest na miejscu, czyli w Pogoni. Fajnie, że mówisz właśnie, że odżyłeś, bo miałem cię o to spytać, czy nie wydaje ci się, że jeżeli nie wróciłbyś do Pogoni i gdzieś jeszcze sobie grał, to już byłoby takie odcinanie kuponów, a bycie w Pogoni gdzieś cię mobilizuje, by kuponów nie odcinać? Wydaje mi się, że pewnie tak by było. Pewnie, jak to się mówi, jak już bym zszedł z tego poziomu, takiego tak jak powiedziałem, czyli bym gdzieś trafił do tych lig słabszych, jak to się mówi, te top 5, tak jak mówiłem wcześniej, to pewnie już taka chęć pokazania się już by gdzieś, no już bym nie miał w sobie chyba, wydaje mi się, tyle energii, jaką mam teraz. Jak wracając do Pogoni, do Szczecina, jestem wychowankiem tego klubu, wiem, jak jestem tutaj bardzo szanowany w moim mieście, w klubie. Wiem, co dla kibiców był ten powrót mój do Pogoni. A masz poczucie, że z kariery wycisnąłeś maksa? Może nie maksa, ale na pewno jestem zadowolony ze swojej kariery. Grałem w najlepszej lidze na świecie, w Anglii, we Francji, wcześniej w Turcji, więc jestem zadowolony. Na pewno można powiedzieć, prawie perfekcyjna jest kariera reprezentacyjna, bo zagrałem w niej ponad 80 spotkań, byłem na wielkich imprezach. Wiadomo, że mogły być lepsze wybory. Było dużo takich sytuacji moich transferowych, gdzie nie dopinało się na ostatnich ludzi tego transferu. Nie brakuje ci tego, tej adrenaliny od 2059? No czasami gdzieś tam sobie przypominałem te sytuacje, ale to nie tak jest, że tak jak każdy kibic może powiedzieć, że czekałem do 2359, to po prostu na wyspach, w tych lidach, w ten ostatni dzień to jest zawsze, wszystko się zmienia. Nagle z zawodnika numer 4 do klubu wskakujesz na pozycję numer 1 i wtedy zaczynają się rozmowy. Masz ambicje, żeby zbudować tutaj w Szczecinie swój pomnik? Metaforycznie oczywiście mówię, żeby za 30 lat mówili, no, Kamil Grosicki był tym gościem, który przyniósł trofeum do Szczecina. Mam nadzieję, no, że chcę zrobić wszystko. W tym sezonie już na pewno będzie ciężko, bo z Pucharu Polski odpadliśmy. Do Rakowa mamy 12 punktów straty. Ale w piłka jest drzew, więc wszystko będziemy walczyć do samego końca. No ale mam kontrakt na 2,5 roku jeszcze, na 30 miesięcy, więc przez ten czas na pewno muszę zrobić wszystko, pomóc drużynie, drużynami i musimy zrobić wszystko, żeby tą grablotę wreszcie, żeby jakiś puchar tam stał, bo Szczecin tego pragnie, marzy o tym, my piłkarze, tak jak powiedziałem, cały klub i to jest mój cel na pewno. A rozmawiasz na przykład z młodszymi kolegami tutaj w Pogoni na temat, bo znamy twoją historię życia, na temat na przykład błędów, żeby nie popełniali tego, żeby być takim dla nich idolem wręcz? Na pewno dużo rozmawiam z młodymi chłopakami tu w Pogoni, czy gdzieś najbliższy taki kontakt mam z Mariuszem Fornalczykiem. Jest to duży talent, gdzieś dużo mu podpowiadam, staram się, żeby był codziennie lepszym piłkarzem. Ciężko pracuje i wydaje mi się, że będzie dalej tak ciężko pracował i ten swój charakter, który ma, będzie udowadniał w każdym
spotkaniu, na każdym treningu, ciężką pracą może dojść do wielkich rzeczy, no to będę się z tego bardzo cieszył, ale to mówię, jest młodym zawodnikiem, dopiero 20 lat skończył 2 dni temu, więc cała kariera przed nim. Mamy dużo młodych zawodników, którzy wchodzą do pierwszego zespołu, ale no, to mówię, no ja tylko zawsze mogę im podpowiedzieć same dobre rzeczy. No, dziś o tych gorszych momentach mojej kariery gdzieś tam staram się nie rozmawiać, tylko staram się im właśnie, jak widzę, że jakiś tam już kolega odlatuje, jak to się mówi, no to staram się go sprowadzać na ziemię i mu tłumaczyć, że żeby nie szczycił się tym, że na przykład nie strzeli bramkę w jednym meczu i później dalej nie będzie tego kontynuował, bo po prostu to nikt nie będzie pamiętał. Jak chce być cały czas na szczycie, to musi ciężko pracować i ten właśnie ten swój taki, taką pewność siebie udawanie na boisku, nie poza nim, bo to jest najważniejsze. Ty kiedyś zażartowałeś z Mariusza Fornalczyka, komentując jego zdjęcie z kubem zimnej wody, że on potrzebuje jej codziennie. Tak jest? Tak. Nie, no to mówię, no jest to młody chłopak, strasznie energetyczny w życiu na boisku czy poza boiskiem. Ma taki charakter, że szybko się, jak to się mówi, denerwuje, źle poda piłkę, czy ktoś mu nie poda piłki, strasznie tak energetycznie się zachowuje, ale no to pokazuje, że mu bardzo zależy. Ale tak, no często trzeba ten lód jednak przykładać do tej głowy, bo jest fajnym chłopakiem, ale musi dalej ciężko pracować. Ty masz świetny kontakt z prezesem PZPN-u. To wszyscy wiemy. Zdradził ci, kto będzie nowym selekcjonerem? Nie, nawet zawsze ja gdzieś tam z prezesem rozmawiam. Staram się nie pytać, bo to są takie, nie są fajne. To musi być, oczywiście my z prezesem się bardzo szanujemy, bardzo się lubimy, długo się znamy, ale jak prezes jest prezesem, a ja jestem zawodnikiem, no to jednak ta bariera rozmów musi być na odpowiednim poziomie i tutaj ja staram się na ten temat z prezesem nie rozmawiać. Prezes lubi robić niespodzianki, lubi gdzieś was dziennikarzy trochę czarować tymi nazwiskami, a na koniec wybierze swojego selekcjonera, któremu zaufa. Bardzo się wkurzałeś na opinię gdzieś w internecie, że po całkiem niezłym sezonie, który miałeś, gdzieś jest kwestionowana twoja obecność w reprezentacji. No to wiesz, no dużo osób tego nie mówiło. No, koniec końców, po tych 5 minutach z Francją, no to moja wartość taka medialna, piłkarska poszła bardzo do góry i to pokazuje, że 5 minut w życiu piłkarza może dużo zmienić. Pewnie jakbyśmy grali dalej, to pewnie tych szans bym więcej już dostawał, bo pokazałem się, że byłem gotowy na ten turniej. Oczywiście nie wiadomo co by było, jakbym grał w innych meczach, ale oceniać ostatnie te minuty z Francją można powiedzieć, no, że byłem dobrze przygotowany i nawet ten sparring z Chile. A tak generalnie krytyka cię w jakiś sposób rusza? Bo powiem ci tak, że jak wrzuciłem na Twittera informację, że będę z tobą rozmawiał, że jeżeli ktoś tam ma jakieś pytania, może podesłać. Część osób pytała, dlaczego mnie zablokował? I to była całkiem spora grupa. Jak ktoś mnie chamsko krytykuje, no to będę taką osobę blokował, bo nie będę z nią wchodził w dyskusję, no bo to nie ma sensu, bo parę razy wchodziłem w dyskusję i jeszcze wiem, czy ten hejt był. Oczywiście, jak mnie krytykuje ktoś za postawę, gdzie wiem, że nie wiem, że gram słabo czy coś, czy jestem pod formą, to okej. Ale później było dużo takich hejtów, takich po prostu, to nie gdzieś gówniarze to piszą w tym internecie, obrażają. No ale to tak jest, no poblokowałem tych ludzi sporo, tamtych użytkowników. Pewnie, nie wiem, może teraz bym mniej tego zrobił, bo w pewnym momencie bardzo dużo tych osób poblokowałem, ale no dlatego, żeby dla swojego spokoju, żeby nie denerwować się tym. Oczywiście jestem takim człowiekiem, że czytam oczywiście opinie, różne komentarze na mój temat, bo dziś wiadomo, to wyskakuje ci na tych social mediach, ale wiadomo, no to jest garstka, to jest mało tych ludzi takich, co... Ale ja ich poblokowałem, to na to zasłużyli. Rozmawialiśmy o trenerach reprezentacji, chciałem też porozmawiać o trenerach Pogoni Szczecin. Czym się różnią metody Kostry Juniajicia i Jensa Gustafsona? Na pewno bardzo dobre wspomnienia mam z trenerem Kostą. On tutaj do Pogoni mnie, można powiedzieć,
chciał bardzo, żebym tutaj wrócił, podpisał. Miałem bardzo z nim dobry kontakt, mam do tej pory. Składamy sobie życzenia. Nawet ostatnio gdzieś byłem w Warszawie, to gdzieś dowiedział, że jestem z jednej z restauracji, to gdzieś tam, wiadomo, gdzieś kibice mu, gdzieś czy jakiś znajomy mu powiedział, to od razu napisał, że cieszę się, że jestem w Warszawie, że tam pozdrawia mnie, że kiedyś się pewnie spotkamy razem na kolację, więc mówię, mam bardzo fajny kontakt z trenerem Prostą. Życzę mu jak najlepiej. Dobrze mi się z nim pracowało. Jego zawodnie, pod jego skrzydłami wróciłem do reprezentacji Polski. Nawet pamiętam, że gdy odchodził do Legii, to podziękowania mu zrobiłem i przekazałem mu koszulkę reprezentacji moją Polski. Czym się różnią? No, trener Jens bardzo mocno patrzy na pressing, na taki doskok w postaci piłki, żeby jak najszybciej doskakiwać do przeciwnika, żeby tą piłkę odbierać na połowie przeciwnika i na pewno nad tym bardzo dużo pracujemy. Z trenerem Prostą bardziej tą piłką operowaliśmy, w sensie lepiej wyglądaliśmy pod względem takim, że w ataku pozycyjnym graliśmy. Tutaj bardziej trenerowi Jensowi zależy, żeby jak najszybciej tą piłkę odebrać i te szybkie kontrataki przeprowadzać. Pogoń generalnie kolejny raz sięgnęła po fachowca z zagranicy i to się fajnie wpisuje w tą dyskusję, czy polscy trenerzy są wystarczająco dobrzy, czy nie. Jaka jest Twoja opinia o tej słynnej polskiej myśli szkoleniowej? Zawsze dobry mam kontakt z tymi trenerami z Polski. Pracowałem z trenerem Probierzem, z trenerem Urbanem, z trenerem Michniewiczem, trenerem Nawałką oczywiście, trenerem Brzęczkiem i mogę powiedzieć same dobre rzeczy o tych. Ten trener Skroża osiągnął sukces i oczec z Lecha wydaje mi się, że jakby był mocniejszy, jakby trener Skroża dalej był trenerem Lecha, więc my mamy trenerów, ale tak jak powiedziałem, nie mi oceniać. No ja zawsze staram się z każdym trenerem żyć w zgodzie, podporządkować się, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy piłkarz musi gdzieś już w swojej głowie rozgrywać ten mecz, a nie to, co ci trener w 100% mówił na odprawie, tak? Więc... A miałeś trenera, z którym sobie nie potrafiłeś ułożyć relacji? No na pewno ciężkie były tam gdzieś początki, byłem młodym zawodnikiem z trenerem Probierzem, jak to się mówi, gdzieś tam na początku gdzieś nie było nam po drodze. Ale do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt, gdzieś ostatnio się widzieliśmy, rozmawialiśmy, ale jako trener na pewno dużo mnie nauczył. Chciał mnie też nauczyć może jako człowieka trochę, żebym nie wiem, w tamtych czasach spokorniał czy coś. No, ja starałem się grać tak, jak żyłem na boisku, tak. Grać tak, jak żyłem poza boiskiem, więc trenerowi może to się nie podobało i dlatego gdzieś tam miał jakieś do mnie zastrzeżenia, ale razem tak samo osiągnęliśmy w Jagiellonii na tamten czas bardzo fajne sukcesy, Puchar Polski, super puchar, jak odchodziłem z Jagiellonii, wtedy byliśmy na pierwszym miejscu, więc fajne czasy z trenerem Probierzem też przeżyłem. Czemu w Polsce Twoim zdaniem brakuje piłkarzy, którzy chętnie graliby jeden na jeden? Ty do tego grona się nie zaliczasz, bo Ty lubisz grę jeden na jeden, podejmujesz ryzyko. Nie wiem, nie uważałeś na zajęciach z taktyki, nie słuchałeś trenerów, że się tej gry nie boisz? O co tutaj chodzi, że w Polsce nie potrafimy grać jeden na jeden? Te młode pokolenie, te młode piłkarze właśnie ma to właśnie, tą grę na jeden, tak jak właśnie u mnie w pogroni, Fornalczyk, Wędrychowski, czy w Lechu Poznań z któraś. To są zawodnicy, którzy właśnie bazują na grze na jeden, na szybkość. No ja mam swój styl od zawsze taki sam. Atakowanie, gra ofensywna jest tym, do czego jestem stworzony i czy to miałem 20 lat, czy teraz 34, to staram się grać cały czas to samo. Nie zmieniam swojego stylu, bo jak zacznę zmieniać swój styl, no to znaczy, że już trzeba myśleć, co dalej z tą karierą. A podglądasz pracę trenerów teraz pod kątem, żeby samemu zostać trenerem, czy nie widzisz się? Jest to jedno z moich marzeń na przyszłość. No marzeń, tylko czy do tego się będę nadawał, czy to się okaże, tak? No, bo nie zawsze dobry piłkarz może być w przyszłości dobrym trenerem. No, zobaczymy, jaką będę miał swoją przyszłość po karierze. Na razie jestem zdrowy, mam ambicje, żeby grać cały czas na dobrym poziomie i zobaczymy, co to w przyszłości będzie.
A jeśli nie wyjdzie jednak to marzenie i nie zostaniesz trenerem, to, to no na pewno świta już coś tam w głowie, co będzie? Na pewno przy piłce, tak? Są różne funkcje. Menadżerów, dyrektorów sportowych, no, różne są opcje, tak? No, ale na pewno będę chciał przy piłce zostać, no bo jednak no, piłka w życiu mi nauczyła mnie dużo, dużo doświadczenia pozytywnego i też czasami słabszych momentów, ale to wszystko gdzieś w przyszłości będę chciał właśnie to doświadczenie przełożyć na daną funkcję, w której się znajdę. Na sam koniec chciałem Ci zaproponować zabawę w pomidora. Robię ją każdemu, z kim tutaj w Turcji rozmawiam. Kilka pytań, tak, nie, jeden pomidor do użycia. Możemy? Okej. Skończę karierę w Pogoni Szczecin. Tak. Zdarzało mi się żałować tego, że nie podpisałem kontraktu z Burnley. Tak. Cieszyłem się, gdy Paulo Sousa odszedł z reprezentacji. Tak. Gdybym od jakiegokolwiek trenera kadry usłyszał wprost, że powoła mnie na wielki turniej jedynie w roli atmosfericza, nie przyjąłbym powołania. Tak. Atmosfera w drużynie nie ma większego znaczenia dla wyników. Nie. Dzień, w którym zagram ostatni raz w reprezentacji Polski, będzie najgorszym dniem w mojej karierze. Tak. To wszystko. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki.